Ten plac Bawiciel jest rondem, a całe to życie bohaterów jest właśnie zapętlone. I tak jest potraktowana muzyka. W zasadzie rzecz polega na tym, czego widz nie zauważa, że kilkanaście razy jest powtórzony ten sam fragment muzyki. Ona nie jest agresywna, ona jest oparta na harfie. Generalnie to jest muzyka z takich powodów włożona właśnie, żeby to oddali, żeby to nie... To nie jest muzyka, która napompowuje. Wydawało nam się, że emocje, bo wydaje nam się, że dosyć dużo jest w tym filmie emocji. Jeżeli czegoś brakowało, to na chwilę takie odsunięcie, że potem znowu łatwo było uruchomić te emocje. Ale kto pamięta? Jak co roku. Kto pamięta zwrotkę? Ja nie. Ja też nie. Pierwszą zwrotkę, no. Tak samo traktujemy humor. On po to jest w tym filmie, bo jest w tym filmie, żeby potem znowu zaskoczyć czymś widza i napiąć. Bo jeżeli cały czas by się napinało, to po prostu po jakimś czasie już się wyczerpują środki. Trzeba odpuścić. Jak w domu, jeśli cały czas się kłócimy, to... Gdzieś tam się musi to rozproszyć. Zmieniłaś zasłony. Rozjaśniły, prawda? A co zrobiłaś z tamtymi? Wrzuciłam do pralki. Przecież je się pierze chemicznie. No ale myśmy z Hanią miały takie same w akademiku. Ich nic nie ruszy. Słuchaj. Skoro już tak się stało, że mieszkamy pod jednym dachem, to musimy ustalić pewne reguły. To jest mój dom. Ty jesteś tutaj gościem. Ja bardzo proszę, żebyś to uszanowała. Miałaś czekać na faceta z Maglan. Z gazowni. Wyszłaś sobie na spacer. Ale Magla do dzisiaj nie odebrałaś. Minął tydzień. Co ty robisz cały dzień? Dlaczego tu jest taki chlew? Czy ty nie masz siły? Czy ty nie masz pary, żeby to posprzątać? To nie jest wiocha, rozumiesz? To jest normalny, kulturalny dom. I ja się w ogóle bardzo cieszę, że ten film powstał, bo on udowadnia, że polskie kino się odradza, że przestajemy powielać schematy amerykańskie, gdzie ktoś kogoś goni, strzela, zabija, wpada do banku i zabiera pieniądze. Że mamy w końcu polskie tematy, w końcu kino obyczajowe, które tak naprawdę jest bardzo trudne. No mamy i takich ludzi jak my jest więcej. Nastąpiła w polskim kinie troszkę taka negatywna selekcja, ponieważ przez całe lata z kina, zrobienia filmów nie można było utrzymać siebie i rodziny, to zostali, większość ludzi uciekła. Ja mówię o, nie tylko o zawodzie reżysera, myślę o operatorach, o wszystkich, oświetlaczach, aktorach, tak, o zakładach własnej firmy. I kto został wtedy? No zostali ci, którzy mają bzika na swoim punkcie i ja muszą być reżyserami koniecznie. Zostali ludzie... Którzy mają coś do powiedzenia. Tak, ale to już z innego pokolenia. Nie, po prostu nie przychodzili młodzi ludzie, bo jak widzieli, że to są takie dziadowskie pieniądze, bo to przecież... Nie wiem, reżyser filmu fabularnego w Polsce żyje na poziomie takiej średniej krajowej. Tak, bo film się kojarzył zawsze z show biznesem, czyli z dużymi pieniędzmi. To są pieniądze, które biorą producenci, biorą dystrybutorzy. Aktorzy mają też niezbyt olśniewające stawki. To jest kilka tysięcy złotych, a jak ciężko dostać jest rolę. To wszystko jest... Tworzyło w młodych ludziach poczucie, że nie warto iść do kina. No teraz jak się pojawiło trochę więcej pieniędzy, przynajmniej nadzieję na te pieniądze, bo jest nowa ustawa o kinematografii, to mam nadzieję, że młodzi ludzie przyjdą do kina. Ja nie mówię, że jesteś starzy, wrócą, bo ci już nie wrócą, mam poukładane życie, ale młodzi przyjdą do kina. I to jest jakaś szansa przed polskim kinem. Może też wreszcie uświadomimy sobie, że naszą szansą są również skromne filmy, i one mają jakąś szansę w Europie, skromne, niskobudżetowe filmy, bo superprodukcji nie tylko nie potrafimy robić, to po prostu nie mamy na nie
pieniędzy. Już nawet nie mówię o superprodukcjach. Takich bardziej, bardziej epickich filmach. Można by usiąść nad takim kinem i ona wprawdzie rzeczywiście się dzieje w różnych miejscach, się wydaje, że to jest jakiś bóg, a teraz można zobaczyć, jak ono w obrębie tych różnych miejsc jest bardzo ubogie i jak daleko i tym filmom do kina amerykańskiego, gdzie polskie kino, które się dzieje gdzieś za granicą, no to jest kamera na ulicy i pozwolenie na zdjęcia na ulicy, bo tam trzeba mieć pozwolenie. Nawet pozwolenia nie ma, gdzieś zawęgła zdjęcia dwoje aktorów. W filmie amerykańskim się zamyka ulicy. Jeżeli prześledzimy historię kina polskiego, to duża część tych filmów znaczących tak naprawdę powstała małym budżetem, bo tu chodzi właśnie o garstkę pasjonatów, o ludzi, którzy precyzyjnie wykonają to, co do nich należy i o pomysł, który jest najważniejszy. To mówimy teraz o tych, powiedzmy, ostatnich 10-15 latach, bo wcześniej to były wielkie produkcje. Wtedy w ogóle inaczej płacono za pracę. No za naszego realnego socjalizmu kino miało się nieźle. To są produkcje jak Ziemia Obiecana, czy to są produkcje dzisiaj nie do sfinansowania przez polską kinematografię, a nawet przy jakichś układach koprodukcyjnych. To są nie do sfinansowania sprawy. Więc prawdą jest, że my jesteśmy skazani na takie kino i czasami komuś się udaje zrobić. No. Chociaż prawdą jest również, że świat nie za bardzo nas chce z tymi filmami. To polega na tym, że nie tylko na barierze językowej, ale w tej chwili na przykład się zrobiła fatalna sytuacja, bo Polska ma tak złą prasę, że jest bardzo ciężko na świecie, bardzo ciężko jest zainteresować kogokolwiek, czymkolwiek z Polski. Promocja kultury, tak? Trudna do przebicia. Jest nie z rozmaitych powodów politycznych, coś takiego zrobiło, że świat od Polski odwrócił. I mamy właściwie opinię awanturników, no, głównie i ludzi, którzy stale coś uniemożliwiają, czegoś nie chcą. Albo czegoś chcą. Mają pretensje do czegoś. No tak, i to jest pewien problem. My musimy, żeby sprzedawać polskie filmy, musimy nie tylko robić lepsze filmy, ale musimy zmienić jakby klimat wokół Polski. Może żeby na koniec zostać w dobrym jednak nastroju, powiedzmy widzom, dlaczego warto wybrać się na ten film, a ja myślę, że opinia reżysera będzie najlepsza w tym względzie. Mi jest najtrudniej o tym mówić, no bo najtrudniej zachęcać do własnego filmu, bo takie słowa nie przychodzą przez usta. Naprawdę, jeżeli ktoś miałby zachęcić widzów, to pan widział ten film, proszę to zrobić za mnie. Na pewno pan to zrobi lepiej. Dobrze, ja dziękując za spotkanie, rzeczywiście zapraszam państwa, bo film jest ważny z wielu powodów. Przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy, niesamowite walory artystyczne, gra aktorów, montaż, zdjęcia, ale przede wszystkim nasza rzeczywistość, która no czasem trzeba po prostu spojrzeć prosto w twarz pewnym problemom i zobaczyć, że gdzieś tam za tymi problemami po prostu my się chowamy i może nie chcemy ich czasem zobaczyć. No, jedną rzecz mogę państwu obiecać, dużo wzruszeń. Miałem pokazy, dużo łez, dużo wzruszeń. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Krzysztof Krause był moim gościem. Dziękuję bardzo.